To już jesteśmy po ostatnim meczu sparingowym, tak zwanym sparingu sprawdzianie generalnym. Porażka 1-3. Co możemy powiedzieć, no poza wynikiem, o grze i o stanu przygotowania Górnika do sezonu? No na pewno jako drużyna jesteśmy zadowoleni z wyniku, bo jednak porażka boli, ale porażka też uczy i na pewno z tego sparingu wyciągniemy odpowiednie wnioski i przeanalizujemy go po to, żeby nie popełniać błędów, bo tak popełniliśmy błędy przy tych bramkach i dlatego wynik taki, a nie inny, ale uważam, że jeśli chodzi o konstruowanie akcji, nad którymi pracowaliśmy, to w pewnych fazach meczów były i ta gra wyglądała na bardzo dobrym poziomie. No mówię, nie uszczegli mi się błędów, dlatego przegrywamy 3-1. No właśnie, jeżeli chodzi o to, co wspomniałeś, konstruowanie akcji, grę do przodu, to były takie momenty bardzo pozytywne, z których możemy czerpać jakiś optymizm, no ale przede wszystkim no twoja lewa noga i piękna bramka, której ci gratulujemy. Gol, jakich byśmy sobie życzyli więcej w tym sezonie? Tak, no na pewno jestem zadowolony, że ta bramka wpadła, ale jak mówię, jesteśmy drużyną, porażka w sparingu, dlatego do końca nie mogę być z tego zadowolony, ale mówię, jest optymizm, rzeczy, nad którymi pracowaliśmy i były widoczne i w tym sparingu. Wynik nie jest taki, jakbyśmy chcieli, ale mówię, widać pozytywy, teraz musimy dobrze to przeanalizować i zaczynamy misję Pogoń Szczecin. Na meczu dzisiejszym pojawiła się duża liczba kibiców, kilka tysięcy osób na meczu sparingowym. No to jest coś, co musi robić wrażenie i coś, co powinno również dać wam takiego mentalnego i pozytywnego kopa przed tym ostatnią prostą przygotowanie przed meczem w Szczecinie, a później już meczem u siebie. Tak, no na pewno cieszymy się, że gdzieś to idzie do przodu i kibice wracają na trybuny, bo na pewno wsparcie kibiców, szczególnie w meczach domowych, będzie nam naprawdę potrzebne i cieszymy się, że ci kibice wracają i głośnym dopingiem będą nas wspierać. Dzięki i powodzenia. Dziękuję bardzo.